Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Godzina 9.30, lecimy z kolejnymi waszymi przedmiotami. No dobra, w takim razie Colox D345 Pendrive przechowuje równowartość czterech skrzynek. Musimy mieć w ekwipunku blok czerwonego proszku, aby odtworzyć oczywiście przedmiot Troll Pendrive w Minecrafcie. No nic, nieźle, na 16 pikselach dało się zmieścić. Slayer HG Pizza działa jak ciasto, po skraftowaniu tworzy nam się cała pizza, możemy jeść jej kawałki. Fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. Ciekawe jakby ta pizza wyglądała w trójwymiarze Minecraftowym, czy ona byłaby taka płaska, czy jak ciasto, nie wiem. Może kwadratowa? Dobra, kuwert w roztopiony obsydian. Obsydian możemy wylać na ziemię, rozlewa się na trzy kratki. Po dwóch dniach zastyga i możemy wykopać bloki obsydianu. Całkiem ciekawe. A, 3 na 3 na kratki, no to można by później obliczyć, ile by z tego rzeczywiście było obsydianu. Antek 1-3-4, różdżka gunpowderu. Różdżka pozwala na oswojenie creeperów. Jedna różdżka wystarcza na 3 creepery. Po oswojeniu chodzą za nami i atakują naszych wrogów. Antek 1-3-4, gratuluję, ma również debiut w MCI, super. Squarek Shuriken możemy nim rzucać, tak jak śnieżka, wbija się w bloki, moby i gracze zadają z 5 damage'a, możemy go potem chyba podnieść, jednak gdy wyjmiemy go z moba lub gracza, jest on zakrwawiony. Okej, czyli teksturka się zmienia. Zły czarownik skrzydła światła, możemy nimi latać, tak jak zwykłymi skrzydłami elytra. Mają jednak ogromną moc, dzięki nim możemy wywołać specjalną falę uderzeniową, spadając wysoko na ziemię. Fala może zabić wszystkie moby w promieniu 100 kratek. Potężna broń, zły czarownik, gratuluję. PP007, szata enchantera, gdy masz ją na sobie, enchantowanie jest 25% tańsze, a enchanty innych graczy w promieniu 20 kratek nie działają. Szata enchantera. I ciekawe, czy to wyglądało jak zbroja, czy może rzeczywiście jak szata. Chappy MC, szkło hartowane, nie można go zniszczyć za pomocą TNT. Jego wydobycie diamentowym kilofem trwa tyle samo, co kopanie obsydianu. Chappy, naprawdę fajny pomysł, gratuluję ci za ten pomysł. To mogłoby się naprawdę przydać w jakichś schronach, czy cokolwiek. W zamkach, super. Shaku 001, sztuczny miecz, wygląda jak diamentowy miecz, jednak posiada tylko jedno użycie i zabiera jeden damage, idealny do trollowania. Wow, naprawdę dzisiejsze pomysły są bardzo fajne, Shakul, gratuluję, bo czemu nie takiego miecza sobie na serwerze nie stworzyć i troszkę nie pożartować z graczy. Tylko później byłoby śmieszne podejrzenie, że każdy ma taki miecz i że nikt nie ma miecza diamentowego. No nic, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam do obejrzenia kolejnego codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pamiętajcie również, że możecie zrobić własny przedmiot i mi go wysłać. W opisie macie link do programu oraz e-mail. Trzymajcie się, cześć!